Ej, moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w grze Timberborn, a raczej już w kolejnym odcinku z Timberborna. Dobra, kochani, co ja mam wam powiedzieć? Tak naprawdę jest to ostatni odcinek na kanale, a przynajmniej w tym tygodniu, jeżeli chodzi o Timberborna. Dlatego będzie w normalnych rozmiarach. Nie wiem, czy widzieliście na Discordzie i na stronie, ale biorę sobie w tym tygodniu delikatny urlop od YouTube'a. Więc troszeczkę sobie odsapnę, bo powiem wam osobiście to, że no delikatnie przesadzam z tymi odcinkami. Wiecie, tak naprawdę pracuję i dosyć zawodowo, normalnie 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin tygodniowo. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Więc no, jest to dla mnie ciężkie w tej chwili obrabiać dwa odcinki dziennie. W szczególności, że jeszcze dodatkowo no mam dużo, że tak powiem, spraw na głowie, jeżeli chodzi o pracę. Przyznać budynkowi priorytet u tragarzy. Tak, chcemy jak najszybciej jeszcze wybudować te dwa zbiorniki na wodę, ale nie wiem, czy mi się to uda. Mam nadzieję, że tak, ale zobaczymy. No i właśnie to tak wygląda, że jest lipa, jeżeli chodzi o mój stan psychiczny w tej chwili. Dlatego stwierdziłem, że sobie wezmę taką tygodniową przerwę. Mam nadzieję, że ona się nie przedłuży. Raczej się nie przedłuży. Kurde, ludzisko, wiecie, że tu miałem schody i o nich nie widziałem. Nie wiedziałem o tych schodach. Nie widziałem ich. Nie wiem. Kurde, no. Zresztą widzicie nawet, że ja troszeczkę się wypaliłem, jeżeli chodzi o tego YouTube'a. No i w sumie o pracę też, bo powiem wam szczerze, że mam dosyć ciężko ostatnio. Ale mam nadzieję, że po tej mojej tygodniowej przerwie wrócę w pełni sił, zwarty i gotowy, by z wami tutaj kooperować. Czy tu nadal nie ma schodów? No, oczywiście, że nie ma. Róbcie te girsy. Róbcie mi te girsy. To jest jedna decha. Tak samo ma być priorytet. Priorytetujcie mi tutaj. Szybko. Jazda, jazda, jazda. Priorytetować mi to. Dobra, na szczęście tu będę miał całość, że tak powiem, odporną na naszą suszę. Więc no problem. Jedzenia mamy sporo. 206 jagód, 22 marchewki. Jest spoko. Ja zauważyłem, że wy nie głosujecie na tego Timberborna na stronie, więc no chyba wam się ta gierka aż tak nie podoba. No ale wiecie, zawsze możecie to jeszcze zmienić. Jeżeli w tym tygodniu nie będzie Timberborna, to może być następnym. No i właśnie, co do tego mojego urlopu. Odcinki normalnie będziecie mieć, czy... Właśnie nie. Nie będziecie mieć normalnie. Będzie tylko i wyłącznie jeden odcinek dziennie. Punkt dystrybucji. Będzie tylko jeden odcinek dziennie z serii wiodących, czyli Danganronpa. Niestety będzie miała tygodniową przerwę. Ale myślę, że to nie jest jakiś tam problem, bo widzę, że dosyć mało tych wyświetleń jest. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie i że mi to wybaczycie. No ale muszę. Muszę, bo inaczej nie wytrzymam. Dobra, jest susza. Już jest susza. Susz i susza. Susz i susza. Nastała susza. A chłopaki się nie wyrobili niestety. Zabrakło im 14 girsów. Zabrakło im 14 girsów. Tu już w ogóle jest Lipton. Tu już nie ma wody. No, a z tego co widziałem na stronie w tej chwili chyba wygrywa Cuphead i Loop Hero. Albo Hero Hour, już nie pamiętam, może te dwie gry mi tak się mylą, że to szok. No, ale to właśnie tak wygląda. Będzie tygodniowa przerwa. Wrócę teraz w pełni sił. I będziemy dalej rozgrywać Danganronpę. Naprawdę, jeżeli chodzi o te moje... Jak nie został połączony ze ścieżką? Co ty gadasz za głupoty? No jak nie został? Powiedz mi, jak on nie został połączony?
Już został połączony. Został na 100% połączony. No jest tu. A, dobra, nie został połączony. Musi być tak. I to musi być tak. Teraz działa. Pojemność 300 litrów. Coś tam tej wody zaczyna delikatnie pompować, no. Moc wyjściowa 6 km. No średnio bym powiedział. Średnio bym powiedział, całkowicie średnio. Dobra, woda się tutaj delikatnie zbiera. Więc już będziemy mieć tak naprawdę wodę i tu. Teraz trzeba zaplanować sobie jeszcze te farmy, jakieś irygacje i tak dalej, i będzie super. Po tej stronie zrobimy sobie jakieś farmy drzewne. No w ogóle tak sobie odgrodzimy, ewentualnie zrobimy sobie tu schodki i te wszystkie farmy drzewne zrobimy tutaj. Po tej stronie będę starał się robić tylko i wyłącznie farmy, takie zwykłe. Więc to też myślę, że będzie spoko. Dobra, susza 3 dni. To nie jest dużo. To nie jest dużo. Oni w ogóle mi innych rzeczy nie robią, bydaki, no. Cały czas brakuje kłody i deski. Weźcie im to zróbcie, chłopaki. No, idą chyba z tym, tak? Jak jest pełny. Dobrze, że jest pełny. Znaczy, że macie wodę. No i te jagódki widzę, że tu sobie rosną powolutku, więc jedzenie mamy, wszystko mamy. Świetnie. Ale desek nie mamy, bo nie ma prądu. Turbiny wiatrowe, jakbyśmy zrobili sobie, to by było fajnie. Moc, turbina wiatrowa, duży wiatrak. 20 kłód, 20 desek. Oj, to by było spoko. Ile potrzebujemy? 120. To możemy to zrobić, luz. I te turbiny wiatrowe gdzieś bym zrobił w tym miejscu, ale i tak musimy czekać, aż nam się susa skończy. Jak nam się susa skończy, to będzie git. Czekajcie, nie mogę tego kliknąć. O, teraz jest git. Zrobili te schody? Nie zrobili tych schodów, bo nadal im desek brakuje. No, to biedaki, no. No, to biedaki. A jak mamy tą farmę drzew, to widzę, że już tak w miarę to jest wszystko poogarniane. Nie ma większego problemu z drewnem. Mamy 200 kłód. Czemu oni w ogóle tego nie biorą? Nie mamy targarzy, czy co? No to już wszystko. Dom 18 na 18. Bezdomni 0. Ale nie robią nam się dzieci przez to. Bobry, rozmnażajcie się! Bobrowniki brunatne. Zróbmy im ognisko, co wy na to? Tak, tu im pierdykniemy. Życie towarzyskie. Teraz na dachu. Tego im nie zrobimy niestety. Kapliczka. Kontemplacja natury, kąpielisko. 250 również możemy im to odblokować. Co do pracy? Chata budowniczych. Punkt odbioru. Nie, no to musimy zrobić jeszcze. Punkt dystrybucji i punkt odbioru. Ale widzę, że ta woda w ogóle nie spada, jeżeli chodzi o to. Ona jak już tu jest, to już jest spoko. Tylko właśnie, zbieractwo. Czy my tutaj mamy zbieractwo? Już priorytety to nie jest to. Rośliny uprawne to też nie jest to. No właśnie. Pożywienie. Tu jest stanowisko zbieraczy. A nie to. No właśnie, jak on sobie... A nie, on tu ma wszystko zaznaczone, więc luz. Powinien sobie dawać radę. Pół dnia jeszcze nam brakuje do zakończenia suszy. Czy wy macie problemy z kłodami? Przepraszam bardzo.
Skąd tu się wzięła jedna zębatka? I teraz tutaj podawali wszystkie kłody. No kurde, chłopaki, no. Jednego nie skończycie, aż drugi zaczniecie. No dobra, ale to możesz robić. Masz 206 kłód. Ach, te bobry. Dobra, susza ustała. Czyli teraz będzie prunt. Prunt i macie mi zrobić te schody. Pomniki. O Jezu, 3000? Sporo. Sporo. I tu jeszcze możemy sobie zrobić młyn, piekarnię oraz ule. Gospodarstwo wodne. O, to też może być ciekawe. Odblokujmy i to. I tu już mamy pracę zrobioną na maksę. Czy składowanie tylko? Składowanie potrzebuje sporo trybów. Dobra, mają już kontemplację, mają ogniska. Jest spoko luz. Co to jest? 3? Ale to layersy są, dobra. To są tylko i wyłącznie layersy. Żeby mi zrobić się schody? Dobra, tu zrobili schody. Już mamy więcej domów. 267 lat. Czy one będą umierać? One będą mi umierać? To jest pytanie. Brak robotników w budynku, to wiem. To wiem, że nie masz budynku. Nie masz robotników w budynku. No ale dobra, to już będzie woda, to już będzie jakoś w miarę. Czy punkt dystrybucji zrobimy tylko i punkt składowania. To już w ogóle będzie pięknie. Mały magazyn. Dobra, ale żywność. Potrzebujemy niegospodarstwo. To jest tartak, chata leśnika, wytwórnia zębatek, papiernia, prasa drukarska, chata leśników. To syrop. Nadal to nie jest to, co chciałem. Te obrazy również mnie nie interesują. No właśnie, jak to się nazywa? Chodziło mi o to. Nie, to też nie to. Mały magazyn po prostu. Aha. To tak, potrzebuję małego magazynu po to, żeby zbierać żywność. Potrzebuję do pracy. Punkt dystrybucji to jest to. Potrzebujemy 15 desek. A punkt odbioru potrzebujemy tutaj. Nawet możemy gdzieś tuto strzelić, to nie jest problem. I rozumiem, że to jest po prostu tylko i wyłącznie punkt odbioru, który jest postawiony tak czy inaczej. No właśnie, to potrzebujemy punkt dystrybucji tak czy inaczej. I dopiero wtedy zrobimy im te chatki. Znaczy chatki to oni już mają. Czy my możemy sobie zrobić na przykład jeszcze jedną wytwórnię zębatek? To jest pytanie. Gdzie to było? Chyba w pracy, czy nie? Nie w pracy. Domostwa również nie. Drewno. Deski. Wytwórnia zębatek. I teoretycznie mogę to zrobić bez problemu. Będzie ładnie połączone. Dodatkowo jeszcze tu będzie wejście. Spoko. Fabryka pełną gębą. Przynajmniej raz nie widziałem, żeby tu ktokolwiek wszedł. O, dobra, jest pierwszy bubr. Niech kontempluje. Nadal brakuje tu zębatek. Dawać mi bobry. O, urodziło się coś. 37 dorosłych i 5 dzieci. Zrobili to, zrobili połączenia.
Czy ciastka już są? Nie? Trudno, wezmę deski, sosno. Dobra, dajmy tu więcej osób. Ze trzy. Wytycz nową ścieżkę do tego miejsca. I co masz tutaj się... Z czym masz się bawić? Jagody możesz tu przenieść. Jak najbardziej. Połączenia. Wytycz nową ścieżkę. Deski również masz tutaj przynosić. Nowa ścieżka. Co ty jeszcze masz tu przenosić? Masz tu przenosić kłody. A dodatkowo jeszcze jedną rzecz o nazwie... Niemetalowy blok. Zębatka. Dobra. Jak my tutaj to potrzebujemy? Ograniczenia dystrybucji dzielnicy. Tam 0, niska, wysoka. Jagody do 50 max. Tak. Marchewki w ogóle nie ruszamy. Zębatki do 20 max. I kłody do 20 max. O ile to tak działa, jak myślę. Dobra, co to jest? Brak zajęcia w zasięgu, okej. Okay. Co możemy zniszczyć? Ej, w sumie tutaj taki las możemy zrobić wielki. A tu nie. Zrobimy sobie tutaj chatę leśnika i tu będziemy robić lasy. Ej, to jest fajne. Tu będzie również, również miejsce na składowisko drewna i dopiero tu będziemy sobie robić jakieś farmy czy inne duperele. To jest spoko. Dobry plan. Ale oni mają problemy z tym budowaniem. Łomatko bosko. Chłopaki tu przenoszą cokolwiek. Kłody 3, kłody 4, zębatki 1. Dobra, z racji tego, że tu jest i tak już ścieżka, to możemy zrobić sobie to w ten sposób. Odcinamy tutaj ścieżkę. Tak. Nie ma w tej chwili... Jak to działać, prawda? Prawda. Ścieżka kolejna, rogatka dzielnicy. Robimy to w ten sposób i tutaj łączymy to z naszym głównym, znaczy z główną dzielnicą. I mamy w tej chwili kolejną dzielnicę. Migracja populacji. Damy na razie tutaj cztery bobry. Do dzielnicy 4 czy 5? 5 bobrów. Niech będzie. Migruj. Jeden tu. Wieża irygacyjna musi być zrobiona. Potrzeba 15 łód niestety. Czyli tak, tu już przejście mamy, składowisko sobie teraz zrobimy, żeby oni mieli cokolwiek w ogóle do jedzenia. Bo oni w tej chwili nie mają nic do jedzenia. On dopiero widzę, że idzie. To dopiero widzę, że idzie. Teraz jeszcze trochę kłód brakuje. Tu brakuje 6 desek, a tu brakuje 25 desek, to jest od cholery. Myślę, że w ogóle tutaj ta chata zbieracza niby jest tutaj. Tak naprawdę to jest niepotrzebne. Zniszczmy im to. To jest niepotrzebne w żaden sposób. Stanowisko drwali niech sobie tutaj będzie jak najbardziej. A my im tu. O nie, głodują. Słuchajcie. To może im odznaczyć. Zero, zębatki. Nie chcemy na razie ani kłód, ani nic. Dawajcie żarcie. Bo mi zaraz zdechną. Zdechną mnie z głodu.
Czekajcie, bo ja nie dałem w ogóle tu im żadnych jagód. To. Dawajcie. Jagody, 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 bo mi zdechną zaraz bobry. Dobra, idą z jagodami. Niesie jagody. Niesie kłody. Miałeś się jagody nieść. Czemu ty bierzesz kłody? Czemu ty bierzesz kłody? No właśnie. Potrzebujemy jagód. Dawać mi jagody jak najszybciej. Jak mi zaraz tych jagód nie przyniesiecie, to będzie źle. Nie mamy tu żadnych farm. Niesie jagody? Jagody, tak, dobra, są jagody. Już nie mamy głodnych bobrów. Głodne bobry zakończone. 10 jagód, dobra, spoko. I teraz tak. Żądanych musimy mieć 50. No niestety nie mamy w tej chwili jak tego zrobić. Ograniczenie dystrybucji. 20 to jest niska, czy 50 to jest niska? 50 to jest niska, wysoka to jest 100. Dobra. I teraz tak. No bo ja tutaj mam połączenie chyba zrobić, prawda? Wytycz nową ścieżkę. Deski. I kłody. Oczywiście girsy. Przynajmniej trochę jedzenia już mają, więc luz. Powinni sobie dać radę, biedaki. Potrzebujemy jak najwięcej jedzenia. Jak najwięcej żarełka. Więc 30. Dobra, zrobili ten cholerny wiatrak, więc luzik. Teraz nie wiem, czy to w tej chwili daje, czy to nie daje. Powinno dawać. Stoją budynki chyba przy sobie, tylko nie wiem, czy to działa w ten sposób, co myślę. Może i nie. Może i nie. Dobra, moc. Potrzebujemy tak. Pyk. To tylko kłody jednej brakuje, więc luz. Co zaraz zrobi? Czemu ty tego nie skończyłeś do końca? No przepraszam, no kurde, żeś zostawił, baranie. O Jezu, co za ludzie. Materiały nic. Cały czas im brakuje materiałów. Kolejne. Oni serio tego chyba nie skończą. Jak z jedzeniem stoimy? Jagody jest... 50 jagód, dobra. Mamy 50 jagód. Już niosą deski, okej. Musimy to rozbudować delikatnie mówiąc, bo będzie problem. Dwóch desek do wieży irygacyjnej potrzebujemy. Tylko dwóch. Tutaj sobie z żarciem dają radę. Dobra, i teraz tak, robimy tutaj to połączenie w ten sposób. No, zróbcie to połączenie. I tak naprawdę nowy świat to będzie dopiero w tym miejscu. To będzie nasz taki new world totalny. I tu będziemy mieć jeszcze, jakby nie patrzeć, krajobraz. Ile potrzebujemy do dynamitu? 600. Ciekawe, czy będziemy mogli w ogóle sobie na przykład robić jakieś wyżłobienia i tak dalej. To by było spoko. Na przykład tu byśmy sobie tą wodę walnęli, tu zrobili jakieś jeziorko, tu jeszcze jakieś jeziorko, jakieś mostki i tak dalej. Chłopaki sobie w kulki lecą.
Totalnie moje bobry sobie w kulki lecą. Dobra, napili, pojedli, to do roboty. Nie macie gdzie spać jeszcze, chłopaki. Ale dobra, dacie sobie radę. Wieża irygacyjna jest zrobiona? Jest zrobiona. Czemu ty nie masz wody? No właśnie. Czemu ty nie masz wody? O! Już jest woda. I robi się tutaj normalnie. Tylko jedna osoba musi pracować przy tym, to też nie jest dobrze. To też nie jest dobrze. Ale robi się ciekawie, nie powiem. Bo cały czas bubr musi latać i nawadniać to wszystko, bo zaraz to zdycha. Zobaczcie, teraz to spadnie i dupa. Jeszcze dodał trochę wody. Jeden latający bubr. Cały czas dolewa tej wody. Dobra, teraz powinno to zniknąć. Jeszcze na godzinę niecałą. Nie zdąży. No i znów zrobiło się szaro-buro. On nadal będzie to irygował, ale to jest bez sensu. Dobra, na razie nie iryguj tego. No to jest bez sensu. Dokończcie sobie to. Tu widzę, że już zrobili tą jedną moc. Zrobimy to w ten sposób i w ten sposób. Mówię, nie jestem pewny, czy działa ten wiatrak, mimo już jest obok ustawiony. Raczej nie. Raczej nie. Już kolejne osoby są, kolejne dzieci są. No dobra. To myślę, że sobie damy jakoś radę. Ludzie już podrastali. Tylko mówię, no jestem ciekaw, czy da się zirygować jakoś w lepszy sposób to wszystko. Mechaniczna pompa wodna. O! O właśnie. Wylewacz, wylewa wodę. Pewnie, że chce. Jak zrobić ten wylewacz? Tylko tu żadnych nie ma pomp. To tylko wały. Wiatraki, koło mocy, koło wodne. Ale nie widzę tutaj żadnej wody. Na czym polega ten wylewacz? Nie rozumiem trochę, no ale dobra. No tu widzę po obrazkach, że zasysa wodę. No ale to jest bez sensu trochę. Co daje ten wylewacz? Co daje ten wylewacz? Nie rozumiem. Wodowskaz, to jest akurat tylko i głębokość wody. Mechaniczna pompa wodna. Ile brakuje mi tych punktów? Bo może spartaliłem trochę? Nie. 5000. Potrójny domek. Więc zrobimy dwie chałupki. Żeby tu się już bobry trochę rozmnażały. W ogóle i tego się porobiło w tej chwili. Będzie trzeba te farmy porobić ewidentnie. Bo już chyba będziemy głodować niedługo. Też jest 100 żarcia. Nie no dobra, nie jest tak źle jeszcze. Werbuje budowniczych. Jest tutaj naprawdę masa do zrobienia, jeżeli chodzi o to. Naprawdę ta gra jest bardzo rozwinięta. Jest fajna. Ale na takie dłuższe posiedzenia, no bo wiadomo, że tutaj, no co mam wam powiedzieć, do gadania to jest mało. To jest naprawdę bardzo mało do gadania.
ale no gra się w to przyjemnie. Dlatego wam serdecznie, ale to serdecznie polecam Timberborna, jeżeli chcecie sobie pograć coś ala, Boże, jak ta gra się nazywała, nie Craft the World. I zapomniałem, widzicie? Zapomniałem. No nic, nie przypomnę sobie raczej. Staram się, ale chyba mi się nie uda. Dobra, mniejsza. Mniejsza o większość, kochani. Jeżeli chcecie kolejne odcinki z Timberborna, jeżeli chcecie dalej ze mną kontynuować tę rozgrywkę na tym save'ie, zrobić sobie tutaj wielką bazę i tak dalej, no to co, zostaje wam jedynie głosowanie na stronie spookyshiro.pl. Tam macie możliwość głosowania na serie, które będą wiodące o 14 godzinie. Niestety serię 18 wybieram no już ja. No i tak jak w tej chwili jest Danganronpa zawieszona, tak zawsze odcinki o 14 będą. Zawsze, ale to zawsze. Tak więc jeżeli chcecie mieć wpływ na daną serię, jeżeli chcecie mieć wpływ na to, co ogrywamy, ewentualnie chcecie mieć informacje na temat serwerów do Minecrafta czy Terrarii, to serdecznie was zapraszam właśnie na spookyshiro.pl. Link oczywiście macie w opisie i w intro kanału. Dobra, moi drodzy, ale to by właśnie było na tyle, jeżeli chodzi o naszego Timberborna. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i co? Do zobaczenia. Hej, hej!